że dał mi tylko prosto 200 metrów. Ja tak sobie teraz myślę, że wtedy trzeba się było zastanowić, co dalej z karierą, bo już rok później zaczęli się dzieje jak 400 metrów. Do tej pory chyba było troszkę pomijane. Sprinty był sold out. W 1973 po raz pierwszy zaczęli się biegać 400 metrów z trenerem. Nie wiem, kto to był wtedy, ale chyba to był dobry pomysł. I tuż przed igrzyskami, może nie dużo, w 1974 roku, to troszkę prywatnie sobie pozwolę, ale po prostu chodzi o, żeby wrócić gdzieś kompleks. Ja też byłem wtedy rekordem. Miałem wtedy 18 lat. Startowałem na zawodach w Zabrzu. Speaker prowadzący zawody przerwał na chwilę swoją relację, twierdząc, że ma znakomitą wiadomość i ogłosił, że na Memorialu Gusaczewskiego w Warszawie po raz pierwszy kobieta poprawiła rekord świata na 400 metrów wynikiem poniżej 50 sekund, 49,9. Była to pani Ela Szemińs. I ja wtedy się załamałem, bo biegłem na tych zawodach również, ale w 52,5. Spojrzałem z wyrzutem na trenera, jak to możliwe. Facet, tutaj kobieta, jak ja mogę być słabszy? No to mi wytłumaczy, że to jest generalista, gwiazda, wojska świata, to jest młody i masz czas. To na nigdy nie poprawiłem w wyniku pani Rady. Mam życiówkę 50.00, czyli ale mniejsza z tym. Ten 74 rok chyba był taki impuls, że biegłem 400 metrów, bo później poprawiła pani ten wynik, który pamiętam, 49.77. To był kolejny rekord świata. I nadeszły Igrzyska Olimpijskie w Montrealu, gdzie pani Rena wystartowała właśnie na te 400 metrów, ale w międzyczasie pojawiły się gwiazdy z NRD. Pewnie nie pamiętacie, co to NRD, to były demokratyczne ludowe Niemcy, kraj oparty na troszkę nieczystych formach sportu. Pojawiły się takie gwiazdy jak Bremer, Koch, pamiętam te nazwiska. One brylowały. No i przyszedł finał na 400 metrów na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu. Ale o tym niech pani opowie. Właśnie, może pan wie, skąd się wzięło na 400 metrów, bo ja generalnie mam w Kinderku 100 metrów, 200 metrów, wiecie, jak mam dalej. Gdzie też odnosiłam takie sukcesy, bo zaprosiłam na mistrzostwach Europy, też wygrałam. No ale tak się złożyło, że z 71 na 72 rok, właśnie do 400, będąc na poziomie zakopanym, odniosłam bardzo poważną kontuzję stopy, nogi odbielone, po prostu skręciłam. No miałam w gipsie, tam przeżył w treningach. No i potem w tym 72 roku, jak wróciłam, już do pani trenowałam, to jak biegałam, mówię, ta stopa nie przeszkadzała, ale jest taka medalka po tych skokach i już mi ta stopa bardzo bolała. Także podjęłam decyzję taką wiedzoną, że nie będę już trenowała. No i spróbuję swój sił na 400 metrów. W 1973 roku, by na koniec sezonu, by takie zawody na strzele, bez żadnego przygotowania specjalnego, pobiegłam na 400 metrów, uzyskałam 52 sekundy, pobiłam rekord polski, no i pomyślałam sobie, że tak będę biegała 100, 200 i 400. I tak się właśnie stało. No ten 1974 rok jest to mistrzostwa, dodam. Były mistrzostwa Europy w Rzymie, gdzie ja wygrałam 100 metrów i 200 metrów, w sztafecie zdobyłam 100 brązowy medal. No a potem już przyszedł 75, ale głównie Montreal. I teraz była taka sytuacja, że mogłam biegać albo na 400 metrów, albo na 100 i 200 metrów, bo tak był program ułożony, że nie mogłam biegać 100 i 400, czy 200 i 400. Doszłam do wniosku, że ponieważ mam 3 medale w biegu na 200 metrów, srebro w Tokio, złoto Meksyk i Monachium w Laos, wystartuję w jednej konkurencji w biegu na 400 metrów. No i to były 4 biegi, eliminacje, ćwierćfinały, półfinał, finał. Także to była długa droga do tego biegu finałowego, ale byłam bardzo dobrze przygotowana. No i dałam z siebie wszystko, bo na tych zawodach, takich zawodach trzeba dawać dobrze z siebie wszystko. Także wygrałam zdecydowanie. No i w programie od świata 49-28. A jeszcze jako ciekawostkę to wam powiem, że na początku pokazania tablicy w wyniku 49-30.
30, za chwilę poprawiona na 49, 29, a ja po jakimś czasie przeglądam książkę statystyczną jaką i widzę, że wynik jest 49, 28. No więc idę tam do sekretarza i zadanego jaką, że to jest pomyłka. A to nie jest pomyłka, bo po jakimś czasie przeglądali wszystkie znaczy wyniki i wideo zawodów i ten wynik poprawiony został na 49, 28. I taki to jest właśnie rekord świata ówczesny. Ale powiem jeszcze, że tym wynikiem to jeszcze bym wygrała wiele innych i wszystko innych. Chciałbym się podnieść z myśliwiczenia, jaka to jest wartość tego. Czwartego, no?